Bierze w nim udział premier Mateusz Morawiecki, przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. No, jak słyszeliśmy przed chwileczką, również Antoni Macierewicz, ale też bardzo wiele innych znamienitych osób, których tutaj nie mamy czasu, żeby wymieniać. Piękny wieczór, piękne wydarzenie dzisiejsze, 104. rocznica niepodległości. Święto inne, jak mówił Jarosław Kaczyński, niż choćby rok temu. Piotr Lisiewicz jest naszym gościem, publicysta Gazety Polskiej. Dzień dobry, Piotrze. Dobry wieczór. Halo, halo. Piotr Lisiewicz, Poznań. Słyszymy się? Tak, ja bardzo dobrze. Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, Piotrze. No znowu, nie mieliśmy okazji się dzisiaj usłyszeć. Wszystkiego najlepszego z okazji 100 święta niepodległości, 104. rocznica. Mówię, pięknie to wszystko wyglądało, pięknie przebiegało, pogoda dopisała. Marsz polskich patriotów wspaniale wyszedł. Liczną grupę z tego marszu stanowiły kluby Gazety Polskiej, ale o tym za chwilę, bo jest też smutna wiadomość. Nasz znakomity, no, pozwolę sobie powiedzieć, ośmielę się, kolega Adam Borowski doznał udaru, jest w tej chwili w szpitalu. Tych państwa, którzy znali Adama albo którzy o nim słyszeli, dobrze mu życzą, prosimy o modlitwę. Piotrze, takie wspomnienie, kim jest Adam? Powiedzmy, co to za człowiek dla ciebie? Adam to wielka postać przede wszystkim czasów opozycji antykomunistycznej. Człowiek, który tą opozycję budował, tą taką opozycję bardzo zdecydowaną, bezkompromisową wobec komunizmu. Człowiek, który uczestniczył w odbiciu Jana Narożniaka, innego opozycjonisty więzionego, i odbiciu go ze szpitala. Adam ukrywał się przez wiele, przez długi okres czasu i ciężko było go złapać. Olbrzymie siły i środki angażowano w to, żeby go wreszcie za kraty wsadzić. Była taka wtedy kiedyś zabawna anegdota. Mecenas Władysław Siłanowicki był obrońcą Adama, no i miały zeznawać przeciwko Adamowi trzy łączniczki jego z podziemia, no ale żeby nie musiały składać zeznań, to każda z nich musiała zeznać, że jest osobą bliską. No i trzy łączniczki po kolei zeznały, że każda z nich jest narzeczoną Adama. Dodajmy, że na sali siedziała też ze stoickim spokojem żona, która tego słuchała, na co Władysław Siłanowicki skomentował na końcu, no, że w tej sytuacji chyba jasne jest, że oskarżony nie miał czasu, żeby prowadzić tą działalność, którą mu usiłuje imputować prokurator, skoro miał trzy narzeczone. No to jest taka najzabawniejsza anegdota, która się z tym wiąże. I później, to już są bardziej moje czasy, to jest Adam Borowski, który organizuje Komitet Polska Czeczenia. W czasie tego ludobójstwa, które działo się w Czeczenii, na które Europa, świat zamykały oczy, Adam jest głównym organizatorem tego wszystkiego. Tam jest w tym Komitecie Polska Czeczenia całe pokolenie tych starszych działaczy opozycyjnych. Tam działa jeszcze przecież Jan Olszewski. Jest siedziba tego Komitetu Polska Czeczenia, jak na ironię, w Pałacu Kultury, gdzie ci Czeczeni przyjeżdżają, gdzie spisywane są relacje. Relacje, które potem Adam przekazuje do Trybunału w Hadze. I Trybunał w Hadze nic z tym nie robi. Nic nie robi z relacjami. Ja też miałem okazję je spisywać jako dziennikarz. Z relacjami dotyczącymi tortur, dotyczącymi morderstw, gwałtów na masową skalę. Jeszcze większą niż tą, którą widzimy dzisiaj w Ukrainie. Adam alarmował o sprawach, które wtedy były dla Europy i świata, powinny być najważniejsze, bo ich skutkiem jest dzisiaj to, co dzieje się na Ukrainie. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, że
czekamy, liczymy na to, że Adam wyjdzie z tego kryzysu. Jest dla niego wiele, wiele zadań i wspaniały przykład, jaki może dać tym młodszym działaczom i klubów Gazety Polskiej i polskim patriotom. Dzisiejszy dzień jest rzeczywiście niesamowity, poza obchodami oficjalnymi. Po raz pierwszy w dziejach prezydent Republiki Litewskiej, prezydent Litwy przyjechał i na placu Józefa Piłsudskiego wygłosił przemówienie. To jest historyczna data. Tak, to jest niezwykle ważne i w połączeniu jeszcze z życzeniami prezydenta Zełenskiego. To pokazuje, jak zmienia się Europa, jak zgodnie z zapowiedzią Lecha Kaczyńskiego Polska zaczyna się liczyć i państwa naszego regionu zaczynają się liczyć. Jak udaje nam się pokonać wszystkie pułapki z próbą dzielenia nas przez Rosję, przez agenturę rosyjską, poprzez wyciąganie takich wydarzeń z historii, które mają spowodować, żebyśmy my nie byli w stanie się zjednoczyć. Więc to, że głowy państwa Litwy i Ukrainy wykonują takie nie tylko gesty, ale to jest coś więcej niż gest. To jest jakiś symbol tej współpracy i tego, że my się już nie rozejdziemy, że będziemy wspólnie działać zarówno na rzecz odparcia rosyjskiego zagrożenia, które na Ukrainie jest tym już czynnym i krwawym, ale jest groźbą także wobec państw całego regionu. No więc to nie ma lepszego przekazu na święto niepodległości, bo ta niepodległość w państwach położonych między Rosją a Niemcami jest możliwa tylko przy ich współpracy. Wielokrotnie było to opisywane przez najwybitniejszych polskich rosjoznawców, sowietologów. Józef Mackiewicz świetnie to opisywał. Nasze państwa muszą być razem, żeby być w stanie się obronić. Obronić się, i o tym też mówi Robert Bąkiewicz przy okazji Marszu Niepodległości. Tak? Z jednej strony Rosja, państwo, w którym 75% obywateli popiera atak na Polskę, jeszcze więcej niż na Ukrainę. I z drugiej strony Niemcy pozostające w niedopowiedzianym sojuszu z Rosją. I to jest zagrożenie dla naszej niepodległości. I to, że ten Marsz Niepodległości, o którym wspomniałeś, odbywał się dzisiaj w szerszej jakby formule, ponad różnymi podziałami i właśnie z tymi hasłami, no to jest wielki krok do przodu. Tak identyfikujemy zagrożenia dla naszej niepodległości. Do naszego studia dołączył Tomasz Sakiewicz. Witamy serdecznie. Witam serdecznie. Piotr mówił o tym aspekcie Trójmorza albo Międzymorze, językiem przedwojennym, dzisiejszego święta niepodległości. Mieliśmy życzenia prezydenta Zełenskiego, mieliśmy na Warszawie prezydenta Litwy, przecież pamiętamy, że Litwa powstała jakby w kontrze do Polski. Tak? Antypolonizm był podstawową emocją i nacjonalistów litewskich, i nacjonalistów ukraińskich w międzywojniu. Teraz to się całkowicie, ten rozdział historii na naszych oczach zamyka, taka przynajmniej jest robocza teza, otwiera się nowy. I mówią o tym nasi politycy, ale siłą rzeczy oględnie. Na większą otwartość pozwolił sobie niejaki Aleksy Arestowicz. To taki człowiek, który występuje w roli ust prezydenta Zełenskiego, nie będąc nikim oficjalnym, natomiast jest dość popularny. No i on przedwczoraj powiedział coś takiego, że oczywiście gdyby nie Polska, to Ukrainy by nie było w takim fizycznym sensie, że oni by wszyscy już byli martwi, ale powiedział też, że to okno możliwości, które się otwiera, musimy zadbać, żeby nigdy nie było konfliktu między Polską a Ukrainą, i otwiera się przed nami nie tylko współpraca militarna i bezpieczeństwa krajów, które kiedyś stanowiły Rzeczpospolitą, Polska, Ukraina, kraje bałtyckie i Białoruś, ale też sfera współpracy gospodarczej, zupełnie niesamowitej, bo między Bałtykiem a Morzem Czarnym nic nie przejedzie, ani jeden kontener z Chin do Niemiec nie przejedzie bez naszej zgody. I to jest stawka, o którą gramy. No też ten kierunek, jeśli chodzi o Afrykę, bo można do Afryki inaczej, ale oczywiście jeżeli chcieć się dostać do Afryki, do Azji,
od strony Zachodu to tylko przez Polskę i Ukrainę, inaczej się nie da. I każdy, kto patrzy na mapę, to wie. Znaczy, mam wrażenie, że Polacy długo nie zdawali sobie sprawy i Ukraińcy długo sobie nie zdawali sprawy. Zresztą aż na tyle dobrze Ukrainy nie znam, ale z wagi wspólnego sojuszu i z wagi tego, czym jest jakikolwiek wspólny organizm, jakakolwiek wspólnota w tej sprawie. Porozumienie i koordynacja, prawda, polityk. Bo to... proszę zwrócić uwagę, że ten Krym, o który jest taka wielka wojna, tak jest wielka awantura, został podarowany Ukrainie, jeżeli można to tak nazwać, bo w czasach komunizmu to tak naprawdę nic nie podarowano, nic nie zabierano, po prostu było to wszystko w jednym miejscu. W rocznicę porozumienie w Prejesławiu miało cementować współpracę, przejście Ukrainy ówczesnej, czyli Rusi, do Rosji. To było tak ważne geopolitycznie. Zresztą od tego momentu, kilkanaście lat później, Rosja zaczyna używać o sobie nazwy imperium, a rosyjski car imperatora. Bez tej Ukrainy nie ma rosyjskiego imperium. Nieważne, co oni mają w Azji. To wszystko jest zawsze do podważenia. Ważne jest to, że muszą mieć dojście do Europy przez Morze Czarne, Azowskie i do polskich granic. Jeśli to znika, jeśli Ukraina jest wolna, to Rosja przestaje być imperium. I z tego sobie zaczynamy powoli zdawać sprawę. Całą Eurazję, połowę ludzkości, 50% PKB światowego, można mieć wpływ, nie wiem, czy kontrolować, czy mieć wpływ, będąc tutaj. Takie analizy już się pojawiały. My powiedzmy o wydarzeniu, o informacji, która przyszła z Ukrainy dzisiaj. Jest ona dawno oczekiwana, powiedziałbym, czyli pozwolenie na poszukiwanie szczątków ofiar rzezi wołyńskiej i jeżeli zostaną znalezione, godny ich pochówek, chrześcijański, taki jakby się chciało. To jest ogłoszenie, na które czekamy od 30 lat. Ja mam wrażenie, że czekamy od tej rzezi, bo też w mojej rodzinie jest pamięć rzezi wołyńskiej, wcześniejszych mordów na Polakach. Tylko ja mam taką pamięć, która jeszcze ma drugie dno, czy drugie, może drugi rozdział, tak, bo jedną z takich pierwszych znanych ofiar Ukraińców na przełomie 18-19 roku był ksiądz Walerian Raba. Ksiądz Walerian Raba to był brat mojej babci, zamordowany za to, że mówił o wolnej Polsce przez bardzo znanego działacza ukraińskiego. To była tak wielka trauma dla mieszkańców Kresów, że usypali mu kopiec. W II Rzeczpospolitej kompania honorowa odsłaniała jego grób. Znaczy, był duże poruszenie wokół tej postaci. Mimo tego, że to młody człowiek, no ale ze znanego rodu. I ten Ukrainiec, którego zabił, na łożu śmierci zdecydował się przeprosić. Tak? Powiedział, że stało się coś strasznie złego, on musi się z tego wyspowiadać. On się spowiadał publicznie, na żądanie księdza, który go spowiadał. I to była taka droga do pojednania. I dlatego ja mówię, że jest zawsze drugi rozdział. Jest zawsze droga do pojednania i tak samo pamięć Wołynia jest nam potrzebna nie dlatego, żeby kłócić się z Ukraińcami, ale żeby znaleźć drogę do pojednania. Żeby powiedzieć, stało się coś strasznie złego i tego nie wolno negować. Tak, bo nie wolno negować nigdy żadnej ofiary. Ale z drugiej strony istnieje droga do pojednania tylko poprzez pamięć. I dzisiaj Ukraińcy to zrozumieli. Tak? Dzisiaj zrozumieli, że tym przynajmniej, którzy czczą zabitych na Wołyniu, niekoniecznie chodzi o to, żeby pomagać Rosji. Tak? Bo oczywiście ta sprawa bardzo pomagała Rosji i bardzo działała na niekorzyść Ukrainy. Ostatecznie też na niekorzyść Polski, dlatego że konflikt polsko-ukraiński szkodził i Ukrainie, i Polsce. Ale że ta pamięć może pomóc w pojednaniu. Piotr Lisiewicz, ten sam temat, to jest żelazny repertuar ruskich troli. Wskazywanie, że oto, patrzcie, Polacy, tutaj będziecie wykorzystani przez Ukraińców. A gdzie Wołyń, mówią ci ludzie. Myślę, że narażając dobrze pojęte interesy naszego kraju, które 90% społeczeństwa odczytuje bezbłędnie.
No to jest tak, że z jednej strony jest, są rodziny ofiar. Tomek do tych rodzin należy. I z drugiej strony jest propaganda rosyjska, która wykorzystuje to w sposób absolutnie bezczelny. Ja uprzedzę, w niedzielę o 22:00 Stanisław Łukasiewicz w wywiadzie z chuliganem z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i to stanowisko kresowiaków i ta opowieść o kresowiakach będzie tak Republika. A z drugiej strony oprócz tych krzywd jest propaganda rosyjska, zawsze ta sama, zawsze stosująca najróżniejsze metody, żeby nas skłócić. Mieliśmy dzisiaj piękny Marsz Niepodległości. Chyba to, co najważniejsze na takich marszach, to jest ta integracja międzypokoleniowa, czyli bo to jest wyjątkowo serdeczne, to jest wyjątkowo takie budujące, kiedy poniżane przez różnych liderów opozycji babcie moherowe spotykają chłopaków, którzy mają lat 20 i mówią, my myślimy tak samo, a chłopacy, co mają lat 20 i słyszą, że są, nie wiem, chuliganami, bandytami, faszystami, słyszą od tych pań, no ale my myślimy to samo. To jest wszystko bardzo ważne. No i bardzo ważne jest to przesunięcie akcentu. Nadal tam gdzieś na obrzeżach tego marszu pojawiali się ludzie, którzy w czasie, kiedy Rosja napadła na Ukrainę i w czasie, kiedy 75% Rosjan chce, żeby też napadła na Polskę i w czasie, kiedy Niemcy bują się w sposób dość bezczelny, wspierając Rosję, że w tym czasie jakby to, co miało być jakieś ofensywne wśród młodych ludzi, to, co, na co sporo młodych ludzi mogło się nabierać, bo nie rodzimy się jako, nie wiem, doktorzy habilitowani z zakresu stosunków międzynarodowych, zaczyna się od patriotyzmu, zaczyna się od jakiegoś instynktu, od sentymentów, od pamięci, a później dopiero dojrzewamy, bardzo często z wieloma z nas tak było, dojrzewamy do tej dojrzałej postawy patriotycznej, rozumiejącej, gdzie ten interes narodowy, gdzie ta polska racja stanu leży. Dzisiejszy dzień jest ważny, bo on te sprawy bardzo wyraźnie popycha do przodu. Ja byłem dzisiaj, akurat nie byłem na Marszu Niepodległości, byłem w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych z synem. Oglądaliśmy te rosomaki, karabinki GROT, Wojsk Obrony Terytorialnej i tłumy ludzi, którzy przyszli na te uroczystości i później interesować się tym uzbrojeniem. I to pokazuje, że zrozumienie w dojrzały sposób, czym jest zabieganie dzisiaj o niepodległość, i dokonuje się. I to się dokonało też właśnie na dzisiejszym marszu. Jak porównamy dzisiejszy marsz, dzisiejsze święto z tym, co było rok temu, to tak jakby minęła dekada, a nie rok. Tyle się zmieniło i w polityce, i w tym, co wokół nas. Ja chciałem takie pytanie zadać dotyczące klubów Gazety Polskiej. Pierwszy raz w tym marszu polskich patriotów kluby Gazety Polskiej miały własny sektor. Można było... Nie pierwszy. Myśmy mieli kilkukrotnie ten własny sektor. Nie zawsze żeśmy szli, ale w 2012 na przykład mieliśmy swój własny sektor. Tam szło 20 tysięcy ludzi. Ogromny. Znaczy on by ten sam sektor by wystarczył za marsz. Też w stulecie obchodów niepodległości też był ogromny sektor klubów Gazety Polskiej. On szedł bezpośrednio do tym rządowym. Wtedy zresztą to był marsz narodowy. Tak, on został przyjęty od organizatorów, bo Trzaskowski go zakazał i rząd, prezydent zorganizowali marsz. I kluby były taką forpocztą tego marszu. No i dzisiaj, także myśmy kilkukrotnie szli w tym marszu. Widać było wyraźnie, że organizatorowi tego marszu, czyli Robertowi Bąkiewiczowi, zależy na tym, żeby marsz był szeroki, żeby on dotarł do różnych środowisk patriotycznych. No, Gazeta Polska oczywiście ma też ludzi związanych ze środowiskiem narodowym, bardzo wielu, ale to przede wszystkim jest tradycja piłsudczykowska, to jest tradycja właśnie 11 listopada. Tak? I dlatego nam bardzo zależy na tej dacie, ale też zależy, żeby myśmy śpiewali pierwszą brygadę, tak, przy czasie marszu. I to jest ważne, żeby śpiewać tę pierwszą brygadę, żeby przypomnieć, że
to święto jest związane z tym, że Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem 11 listopada, 10 przybył do Polski. I oczywiście i Dmowski, i Paderewski, i Witos, i Korfanty, i wielu innych, tak, generałów, Haller, Dobwór, Muścicki, oni wszyscy mieli swoje wielkie zasługi w odzyskaniu niepodległości Polski. Ale jednak 11 listopada czcimy dlatego, że Józef Piłsudski przejął władzę nad wojskiem i ogłosił światu, przejmując, to jest też bardzo ważne, przejął na Cytadeli Warszawskiej telegraf, którym nadał na cały świat, bardzo silny telegraf po niemiecki, nadał na cały świat, że Polska jest niepodległa, że Polska wróciła. Oficjalne ogłoszenie niepodległości Polski. Mówimy, że to jest cały proces, ale myślę, że rzeczywiście ta depesza międzynarodowa stanowi fakt w prawie międzynarodowym. Jest jeszcze jeden temat, może na sam koniec. Rafał Trzaskowski, wspomniany przez pana, gdzie słyszałem jego wypowiedź, że bardzo pilnie przyglądał się, czy aby nie było jakichś przekroczeń, czy nie było jakichś zakazanych haseł, i informował o tym policję. No i za rok wybory, już będzie po wyborach 11 listopada. Czy to był ostatni spokojny marsz? No to zależy od wyniku wyborów, ale to, że Rafał Trzaskowski należy do środowiska, które chcą zlikwidować nie tylko ten marsz, ale zlikwidować wszystko, co sięga do korzeni polskiego patriotyzmu. Coś tam oni sobie może jakiś show zostawią, ale to, co sięga do korzeni polskiego patriotyzmu, to dla mnie jest oczywiste. Znaczy, to jest człowiek, któremu, cytując klasyka, polskość uwiera. I nie chodzi o to, że rzeczywiście no, wśród narodowców są i osoby prorosyjskie i są przebrani za narodowców i tak dalej. No, to można tym długo opowiadać. Tak, zresztą Bąkiewicz zaczął ich zwalczać i chwała mu za to. Oni jego, tak? Bo to, też oni zaczęli go zwalczać. No ale on się okazał po prostu narodowcem polskim, tak? No i to jest ważne. Ja nie jestem narodowcem i daleko mi do nich, ale rozumiem, kim jest polski narodowiec, tak? I rozumiem, kim jest rosyjski narodowiec. On zaczął być zwalczany przez narodowców rosyjskich. I rzeczywiście dzisiaj ten marsz, to wszystko, co się dzieje, ma być szansą na pewną formułę świętowania takiej radości z tego, że mamy niepodległość, kultywowania tej niepodległości. Myślę, że to będzie uwierać. To, co się działo, wszyscy pamiętamy rok 2012, poczucie grozy, wiadomo, co się będzie działo. Policja z tymi pałami wystającymi, zaraz będziemy was bić. Jedyny sektor, gdzie nie było nikogo rannego, to był sektor Gazety Polskiej. Myśmy mieli w tej bardzo silną ochronę i rzeczywiście wśród tych 20 tysięcy ludzi nie było w ogóle osób rannych, nie było żadnych incydentów. No tak, ale te zamieszki służyły władzy, służyły pokazaniu, bo ta władza pokazywała swoim sponsorom na Zachodzie, my patrzcie, my tak walczymy z faszystami. Trzeba było jakichś faszystów znaleźć. No, najprościej po czym poznać faszystę? Po tym, że idzie z biało-czerwoną flagą. Piotr Lisiewicz, na minutkę podsumowanie tych planów, które ma... Ja przepraszam, ja tylko dodam, bo Trzaskowski ogłosił, że to był marsz mniej liczny. To jest kłamstwo. Ten marsz był jednym z najliczniejszych marszy, jakie w ogóle były. No, ja to widziałem. Znaczy, widziałem te odległości, widziałem tych ludzi. Nie, może tylko na stulecie niepodległości był większy, ale też nie byłbym pewny. To było grubo ponad 100 tysięcy ludzi i to było widać. To jest propaganda, trwa cały czas. Piotr Lisiewicz. No, można powiedzieć, że prezydent Warszawy, który mówił, że jeśli będzie odpalona jakaś raca jeszcze rok czy dwa temu, to jest powód do tego, żeby zdelegalizować ten marsz. Bardzo dobrze, że te race przyjęły się, bo raca stała się takim symbolem pokoleniowym, tak? Symbolem właśnie tego sprzeciwu z czasów rządów Tuska. Ja kiedyś powiedziałem, że będzie kiedyś pomnik racy w Warszawie. I tak moim zdaniem będzie. Mieliśmy jakby takie połączenie tego pokolenia, które kiedyś przeciwstawiło się temu, kiedy wyrzucano historię ze szkół, kiedy symbole na przykład narodowców zaczęły być uznawane przez policję za symbole nielegalne, kiedy prowadzono, kiedy rząd Donalda Tuska chociażby prowadził działalność na rzecz Niemiec i Rosji, tego układu, połączenie z innymi tradycjami, także pokoleniowymi, także pokolenia tego najstarszego pokolenia
Armii Krajowej Narodowych Sił Zbrojnych Żołnierzy Wyklętych pokolenia Solidarności, też bardzo ważnego pokolenia, bo to później ośmieszano, że to takie kombatanctwo i to w ogóle nieważne. Nie, jest jedność tych pokoleń. I na koniec jeszcze zupełnie wśród tych, których wymieniano na Marszu Niepodległości, był Ignacy Daszyński. Lewicowy, niepodległościowy polityk, który, do którego tradycji mogłaby się odwoływać niepodległościowa lewica. Niestety to, co robi Rafał Trzaskowski, nie jest z pewnością odwołaniem się do tego, tylko do tradycji postkomunistycznej, obrona ubeckich emerytur, obrona... Dzierżyńskiego i Demarchlewskiego. Tak, to jest tradycja Marchlewskiego, a nie tradycja Daszyńskiego. Róży Luksemburg, która mówiła, że wychowanka w Zamościu, elitarna panna z elit społecznych, świetnie mówiła po polsku, a niepodległość Polski przeszkadzała. O Marchlewskiemu też przeszkadzała, a już o Dzierżyńskim nie wspomnę. Nawet cały rząd był, skończył się... Kontynuatorów Daszyńskiego też czekamy na kolejnym Marszu Niepodległości. I tyle, proszę Państwa, musimy kończyć. Bardzo pięknie dziękujemy. Tomasz Sakiewicz. Dziękuję bardzo. W studiu Piotr Lisiewicz zdalnie. Kłaniamy się pięknie. Dziękujemy Państwu za śledzenie z nami dzisiejszego święta. To bardzo duży zaszczyt, że już śledziliście Państwo to z nami, że przeżywaliście Państwo ten dzień 11 listopada, 104. rocznica polskiej niepodległości, odzyskania niepodległości, bo pamiętamy, że nasze państwo ma 1050 już kilka lat. Raz jeszcze życzę wszystkiego najlepszego z okazji Święta Niepodległości wszystkim Państwa, którzy oglądali. Zapraszamy do Telewizji Republika, bo kolejne bardzo ciekawe programy przed nami.